Wydawnictwo Media Rodzina oraz Audioteka.pl przedstawiają. Hermann Hesse. Wilk stepowy. Tłumaczenie Gabriela Mycielska. Posłowie Volkera Michelsa w tłumaczeniu Elizy Pieciul-Karmińskiej. Czyta Jan Peszek. Witam wszystkich. Rozpoczynamy wideorecenzję książki, audiobooka Hermana Hesse pod tytułem Wilk stepowy. Dlaczego sięgnąłem w ogóle po tę książkę? A słuchajcie, Wilk stepowy to tytuł, który przewijał się bardzo często w kanonach klasyki literatury, dlatego stwierdziłem, że kiedyś warto będzie po niego sięgnąć, ale w związku z tym, że ja nie mam czasu na czytanie książek papierowych, więc była to pozycja gdzieś tam oddalona w kolejce bardzo głęboko. Ale bardzo niedawno temu wydawnictwo Media Rodzina z audioteką.pl wydały audiobooka, którego czyta Jan Peszek. Jan Peszek, genialny Jan Peszek, który robił m.in. Pana Mercedesa, całą tą trylogię, gdzie to było Mistrzostwo Świata. I dlatego też stwierdziłem, że skoro Jan Peszek to czyta, to trzeba przesłuchać. Choćby z szacunku dla Jana Peszka, jeśli jest to coś z kanonu klasyki literatury, no to tym bardziej. I sięgnąłem po to, ale, że tak powiem, na początku, sięgając po Wilka Stepowego, znając tylko tytuł, spodziewałem się zupełnie czegoś innego. Może dlatego moje podejście do tej książki było na początku dosyć sceptyczne. Ponieważ Wilk Stepowy, kojarzyło mi się to z czymś na kształt przygód, które opisuje często Jack London. Książka o podróży, myślałem, że będzie to coś takiego, że idzie sobie podróżnik, taki outsider zupełny, właśnie jakimiś stepami akermańskimi, ma jakieś tam swoje przygody i w trakcie tych przygód, nie wiem, zabrakło mu wody, czy coś takiego, radzi sobie z tym, a jednocześnie rozmyśla nad swoją egzystencją, bo wiedziałem, że to książka o jakichś przemyśleniach. Ale Wilk Stepowy to jest książka zupełnie innego typu. Powiem szczerze, ta książkę możemy podzielić na dwie części. Pierwsza ta filozoficzna i druga ta, gdzie dzieje się główna akcja. I właśnie ta część filozoficzna bardzo przypominała mi Ferdydurkę Gombrowicza, bardzo przypominała mi Siekierezatę Stachury. I mam wrażenie, chociaż nie czytałem, że ta książka ma coś wspólnego z bardzo popularną w katolicyzmie książce Dzikie Serce Eldridge'a. Nie wiem, nie czytałem, polecana przez wszystkich takich, wiecie, fanów Lednicy i tych innych spotkań pielgrzymkowych, bo tam też było niby o podróży i o rozkminach psychologicznych. Więc tak mi się trochę to z tym skojarzyło, a mówię o tej książce nie przez przypadek, ponieważ podkreślone jest w tej książce, że właśnie główny bohater jest katolikiem i to na wskroś. To jest jeden z jego głównych problemów. Mówiąc szczerze, ta książka... Muchę mam w kabinie, muszę się jej potem pozbyć. Ta książka na początku mnie trochę znudziła. Przemyślenia filozoficzne są dosyć wysokich lotów i naprawdę trzeba było w bardzo skupieniu tego słuchać, ale myślałem sobie, że jeżeli cała książka ma taka być, to dziękuję bardzo. Na szczęście potem się to zmienia i nasz bohater przeżywa różne przeżycia związane z napotkanymi osobami. Te przeżycia były dosyć dziwne i tak naprawdę słuchając tego, brnąc w to dalej, czekałem na jakiś epicki finał, ale niestety tego finału nie było epickiego. Powiem wręcz w ten sposób, że koniec tej książki mnie rozczarował. Z tego względu, że pewna rzecz, która miała się wydarzyć i w sumie się wydarzyła, nie wiadomo, czy wydarzyła się naprawdę i jaki był realny finał tego wszystkiego. Ciężko w ogóle mówić cokolwiek więcej na temat treści i tych wszystkich rozkmin, ponieważ no to jest klasyka, wiele ludzi to zna, a ja tutaj jako nowicjusz, jeżeli chodzi o poznanie treści, zamierzam się wypowiadać w jakikolwiek sposób, ale moje przemyślenia są takie. Jest w tej książce parę ciekawych rzeczy, dla których warto sięgnąć po tę książkę. Na przykład wizjonerskie myśli autora. Tego jest bardzo niewiele, one się pojawiają czasami w różnych rozmowach, ale Hermann Hesse miał łeb do tego. I dlatego warto. I może też dlatego warto sięgnąć, bo każdy w tej książce odnajdzie trochę siebie
mówimy o tych filozoficznym podejściu do życia, szczególnie, że pierwsza część książki pokazuje, i druga w sumie też, ale już w coraz rzadszych wypowiedziach, w dialogach, że ta książka jest nadal aktualna, mimo że powstała po I wojnie światowej, z tego co pamiętam, z tego co sprawdzałem. I serio, to chyba jest właśnie ten aspekt, który pozwala nam docenić pewne dzieła, że czytając je no, prawie 100 lat po pierwszym wydaniu, widać, że pewne rzeczy się nie zmieniają w społeczeństwie, w ludziach, w ich podejściu do życia, w ich przemyśleniach przede wszystkim. I to by było na plus tej książki i mógłbym wtedy stwierdzić, gdyby tak była cała książka rozpisana, że naprawdę warto po nią sięgnąć, ale niestety ta książka jest mega depresyjna. Ja w ogóle nie polecam tej książki komuś, kto ma problem ze sobą i nie wie, co z sobą zrobić, bo ta książka mu nie pomoże na pewno, wręcz go jeszcze bardziej pognębi. Może dlatego udało mi się ją dokończyć, bo była krótka, to było 9 godzin zaledwie audiobooka i nie wiem, czy to była pełna wersja, czy opracowanie. No fakt faktem, pigułka cała była. Wiem tylko, że jest tam sporo uniesień erotycznych, to może was zachęcić. Jest tam sporo o pewnych używkach i właśnie te używki sprawiają, że do końca nie wiem, o co chodziło w finale. Fakt faktem, mam to obalone. Mam to obalone, cieszę się, że ta pozycja jest na liście moich książek przesłuchanych, przeczytanych. Przypomniała mi się jeszcze pewna rzecz, że druga część przypominała momentami Mistrza i Małgorzatę. To też może was zachęcić, jeżeli nie czytaliście. Spodziewam się również fali komentarzy pod tym filmem, coś w stylu, że wypowiadam się jakoś dziwnie o książce, którą każdy zna, każdy o niej wie i że w ogóle jest to taki kanon, że jak ja mogę krytykować, ale serio. Ciekawostką jest to, że jest to książka właściwie autobiograficzna o tym autorze, że to Hermann Hesse opisał samego siebie, że to troszeczkę pozmieniał tylko fakty, jeżeli chodzi o swoją biografię w tej książce, tak to większość rzeczy się zgadza. I myślę sobie, że miał dość trudne życie wewnętrzne ten człowiek. Fakt faktem, to moje kwadratowe podejście do tej książki wynika, że naprawdę spodziewałem się książki na wskroś przygodowej z podejściem filozoficzno-intelektualnym, no ale spotkałem się z książką typowo o życiu miejskim i typowo o miejskich rozrywkach. Ale myślę sobie, że czasami trzeba sięgnąć po taką książkę. Oderwać się od książek, gdzie czas pędzi nieubłaganie, gdzie wszystko trzeba szybko, szybko, szybko. I dlatego nie było to bolesne doświadczenie, raczej ciekawe. I serio fajnie było znowu posłuchać genialnej interpretacji Jana Peszka, bo są lektorzy odpowiedni do pewnych książek i właśnie Jan Peszek bardzo fajnie się wpisuje. Między innymi w taką książkę, bo właśnie to, co powiedziałem na początku, co powinienem powiedzieć na koniec, boję na koniec, że ja tej książki papierowo bym nie przeczytał. Za Chiny ludowe. Po prostu byłaby zbyt nudna. Nawet gdyby inny lektor to sięgnął, jakiś, nie wiem, jeszcze nieopierzony, też ciężko byłoby ją przetrwać, ale to, jak deklamował pewne frazy Jan Peszek, sprawiło, że jednak chciało się słuchać tego dalej. Nawet na końcu wstęp, który został opublikowany bodajże 10 lat po premierze, albo 20, który nie pojawił się w oryginalnym wydaniu i później jeszcze pewne dodatki, bo ta książka, ten audiobook jest w ogóle pełnym wydaniem ze wszystkimi tam opisami, nieopisami, sprawił, że nie było tak źle. Mało tego, teraz robię tą wideorecenzję, ale myślę, że ta książka ma w sobie coś, co jeszcze sprawi, że pozostanie w mojej pamięci przez jakiś czas. Moja ocena tej książki jest taka. Daję 5 na 10. Dlaczego? Bo w sumie nie mogę dać jej 1, bo nie była zła. Nie mogę dać jej 10, bo to dla mnie nie było epickie, ale ona nie mieści się w jakichś kanonach zbytnio oceny. Była dosyć średnia, ale to jest tak nie dająca wpisać się w żadne kategorie lektura, że daję takie średnie. Uśredniam do 5 i myślę, że to nie będzie ani krzywda,
ani zbyt wielka też wywyższanie i nagroda, także mam. Przeczytałem, przesłuchałem, w sensie przeczytałem jako, że przesłuchałem, znam treść i co mogę powiedzieć. Kto nie zna, a ma czas, by się skupić, bo ta książka wymaga skupienia, to polecam. Ale na pewno polecam audiobooka ze względu na genialnego lektora i może warto sięgnąć po Wilka Stepowego ze względu na to, że jest to coś, co każdy chyba powinien w swoim życiu przeczytać, żeby chociaż wiedzieć, czy było warto, czy nie. I tym akcentem kończę tą wideorecenzję. Trzymajcie się, cześć. www.kornfanhead.pl Muzyka książki Transport. Czytał Robert Jarociński.